Dziedzictwo regionów. Belsk Duży. Kraina kwitnących jabłoni. Początki Belska Dużego sięgają czasów panowania Jagiellonów. Przepiękna, zadbana miejscowość położona w bajkowej okolicy, wśród kwitnących sadów jabłoni, jest jednym z ciekawszych rejonów Mazowsza. Stronnik Stanisława Augusta Poniatowskiego i jego ekonomiczny doradca, wojewoda rawski Bazylii Walicki Herbułada, nabył Belsk Duży i okoliczne wsie w połowie XVIII wieku. Miłośnikiem pałacu w małej wsi był Stanisław August Poniatowski, który gościł tu w lipcu 1787 roku. Tablicę ufundował książę Zdzisław Lubomirski w setną rocznicę wizyty monarchy. To właśnie w Lewiczynie 27 czerwca 1794 roku Tadeusz Kościuszko opracowywał plany obrony Warszawy przed nacierającymi wojskami rosyjskimi. Jeszcze dziś można oglądać jedną z nóg stołu, na którym Tadeusz Kościuszko wykreślał plany fortyfikacji stolicy. Tylko w Belsku Dużym można podziwiać jedyny rezerwat modrzewi w Polsce, a jest się czym zachwycać. Wiele drzew przewyższa 10-piętrowe budynki. Niewiarygodne, ale to prawda. Właśnie w Belsku Dużym są wiodące zakłady jednego z czterech światowych potentatów produkujących słodycze –